1 maja 2019 roku, już od 15 lat, jesteśmy w Unii Europejskiej. Na tę okazję przygotowano konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla młodzieży. Dzisiejsze wydarzenie było realizowane w ramach projektu, który organizuje wraz z Polską Fundacją imienia Roberta Schumana w Warszawie. Zatytułowany jest on 15 lat świetnych, czyli gwiezdny jubileusz 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Mieliśmy dzisiaj okazję wsłuchać się w niezwykle ciekawe wystąpienia zarówno pani poseł Małgorzaty Pępek, zarówno pana posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta. Ja także opowiedziałem coś nieco o Unii Europejskiej ze strony instytucji, ze strony jej historii oraz obecnego kształtu. A na koniec oczywiście głównym punktem dzisiejszego programu był konkurs wiedzy o Unii Europejskiej organizowany dla uczniów całego powiatu, w którym wszyscy uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze i wyłoniliśmy naprawdę silnych zwycięzców. Sam wymyślałem pytania przez ostatnie kilka dni, że tak powiem, tworzyłem te pytania, których w sumie było 100 i też warto zauważyć, że wszystkie wykorzystaliśmy, dlatego też świadczy to na pewno o wysokim poziomie uczestników oraz ich wiedzy, no ponieważ aż 100 pytań było trzeba wykorzystać, żeby wyłonić trzech najlepszych laureatów. To był przede wszystkim nasz cel, aby właśnie poprzez taką formułę otwartą konkursu, czyli nie poprzez pisanie go w zamkniętej sali w formie testu, tylko w formie multimedialnego quizu, jak najwięcej właśnie osób zarówno z publiczności zaangażować także do myślenia, do zastanawiania się nad odpowiedziami, no co też przede wszystkim ma umożliwić nasz projekt, którego głównym celem jest właśnie promowanie integracji europejskiej wśród przede wszystkim młodych ludzi. Niekoniecznie tylko w czasie jubileuszowym powinny się takie konkursy odbywać. Jestem przekonana, że uda nam się to organizować corocznie. Jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy uczestników tego konkursu. Nie spodziewałam się, że będą tak profesjonalnie przygotowani. Zauważyłam, że pytania były trudne. Na pewno niektórzy mieli problem z odpowiedzią. Ja też zastanawiałam się nad niektórymi odpowiedziami, bo nie było to łatwe. Duża tematyka i bardzo właśnie niezwykle ważne jest, że poruszyliśmy taką właśnie ogromną, całą wiedzę o Unii Europejskiej. Chciałam bardzo, żeby to przedsięwzięcie się nam udało i myślę, że się udało. Z rozmowy z uczniami tak wynika, że są bardzo zadowoleni. To jest taki czas, w którym istotna jest wiedza. Wiedza na temat tego, czym naprawdę jest Unia Europejska, ponieważ bardzo wiele jest nieporozumień, stereotypów, rzeczy nieprawdziwych. Bardzo często wiedzę o Unii Europejskiej używa się jako argumentów politycznych, trochę ją zniekształcając. Czego najlepszym przykładem było to, co się działo przed referendum w Wielkiej Brytanii, gdzie podawano bardzo wiele nieprawdziwych informacji. Więc trochę na bazie doświadczeń brytyjskich staramy się robić wszystko, żeby tą wiedzę poszerzać i żeby jakby orientacja w tym, czym naprawdę jest Unia Europejska, była większa, w szczególności wśród ludzi młodych. Wiktor Martosz, Beskid Live.